No siema. Jesteśmy na małej rzece, gdzie nawet ostatnio udało mi się złowić karpia sazana. Nie mylić z karpiem pełnołuskim. To, że ma pełną łuskę, to nie oznacza, że od razu jest sazan. Sazan to jest dzika forma karpia. No, która przeważnie żyje w rzekach i po prostu to jest dzika forma karpia. On wygląda, on jest bardziej podłużny. Trzeba się wyszykować, zjeść coś. Ale wracając do tego karpia, gdzieś tam puszczę przebitki, jak go wypuszczałem. Jest w końcu taki rybek. Pysk miał w powietrzu. Ja się bałem, że zaraz się zerwie. Trochę popuściłem tą wędkę, ale zmęczył się na szczęście tym braniem i tym holem przez pierwsze. Hol nie był długi. Hol trwał, nie wiem, maksymalnie 5 minut max. To jest takie totalne max. Nie był długi hol. Mogłem go jednak trochę bardziej zmęczyć, bo w momencie, kiedy chciałem go zaprezentować, to też będzie jakieś urywki. Cowany. No, nawet go nie podniosę. W momencie, kiedy chciałem go zaprezentować, on skakał cały czas.